Cześć, witaj na stronie marcinwam.com. Prana wam, moi drodzy, witajcie. Przygotowujemy się na inicjację praniczną. Co wy na to? Jest to bardzo proste, bardzo przyjemne i troszeczkę ciekawe. Wszyscy, którzy biorą udział w inicjacji pranicznej na Costa Brava, na Fuerteventura, czy na Majorce, czy w innych pięknych, cudownych miejscach, około 2 tygodni przed inicjacją praniczną wchodzimy w taki głębszy proces oczyszczania. Dużo pracy z umysłem, ale przede wszystkim oczyszczamy nasze ciało. To jest bardzo proste. Kochani, wielka prośba. Teraz mamy grudzień, prawda? Inicjacja jest w styczniu. Mówimy o Fuerteventura. W grudniu jest wielki festiwal obżarstwa. To jest ok. Ale nakłaniam was z całego serca. Jemy jak najwięcej żywej, naturalnej, prawdziwej żywności. To jest klucz. Zacznijmy odżywianie naszego ciała. Pamiętacie moje filmiki na temat 36 godzin postu, zakwaszanie żołądka octem, probiotyki? Chciałbym, moi drodzy, żebyście poczynili parę kroków. Pierwszy krok, przygotowujemy sobie ten cały grudzień na wspaniałą przygodę, fantastyczną zabawę z najlepszym, ekologicznym, czystym, żywym jedzeniem. Wchodzimy w świat surówek, sałatek, kiszonek. To jest pierwsza ważna rzecz. Staramy przesuwać się bardziej w wegetarianizm, weganizm, niż pozostać, jeżeli ktoś jeszcze z was je mięso. Jeżeli jesz, mniej, ale dużo surówek, sałatek, kapust i tak dalej. Zawsze namaczamy orzechy. Zawsze. Nie jemy nienamaczanych orzechów. Kiełki, nasiona, spirulina, chlorella. Bawimy się w to. Odkryjcie świat tych wariatów, wegan, tych ludzi, którzy pracują ze sobą, oczyszczają się. Spacery na boso, śnieg, deszcz, nie ma problemu. Daj sobie minimum 5 minut ze słońcem. No przecież pojawia się czasami słońce, nawet w Londynie. Dajcie sobie chwilę dla siebie. Tylko 5 minut. Zróbcie to 2-3 razy dziennie. Troszeczkę ćwiczeń, troszeczkę takich ćwiczeń, które was rozruszają. Będziemy to robili na inicjacji pranicznej. Bądź krok przed wszystkimi. Będzie ci łatwiej i szybciej. Zróbmy sobie takie 2-3 tygodnie lekkiego życia. Jeżeli chcesz coś wypić na mieście, miej w termosie. Idziesz na miasto, idziesz do pracy. Zrób sobie fajne picie. Zrób swoje. Nie bierz z kafejek. Naprawdę, guajusa, kombucha i podobne. Weźmy troszeczkę w zioła. Ekologiczne, sprawdzone, nasze. Daj troszeczkę intencji do tego, co robisz. Bierzesz, wlewasz wodę, wlej z intencją. Nawodnij mnie, usprawnij, przynieś światło, przynieś dobro. Zalej sobie tą herbatkę, którą dotknąłeś. Kawkę, 5 przemian, rewelacja. Moi drodzy, zabierzmy ze sobą wielki pojemnik sałatki do pracy, do miasta, do parku. Kupmy sobie jakiś fajny termos, fajne opakowanie. Idziemy do restauracji, proszę bardzo, wezmę sobie herbatę, ale wciągam swoją sałatkę, jeżeli tak musi być. To jest taki lekki przykład. Minimum ostatnie 7 dni grudnia bardzo was proszę o rozpoczęcie odgrzybiania, odrobaczania. Dlaczego? Pierwsze tygodnie odżywiamy nasze ciało. Dostarczamy mikroelementy, które zaniedbaliśmy. Suplementy. Szukajmy tego w żywym. Szukajmy tego w naturze. Dobrze? W kiszonkach. Szukajmy tego. Znajdź ciekawe potrawy. Podzielcie się z tym pod tym filmem. Znasz jakiś fajny przepis? Słuchajcie. Pizza, która ma spód zrobiony z kalafiora. Najlepsza w życiu, kiedy jadłem. Lekko, przyjemnie. Odstawiamy pieczywo, odstawiamy makarony.
Zróbmy sobie miesiąc po prostu totalnego luzu. Jesteśmy super mądrzy, super zdrowi. Kiedy zaczniesz odrobaczanie, odgrzybianie, jest wiele technologii, wiele sposobów. Poszukaj najlepszy dla siebie. Ja jak zwykle trzymam się jak starej mantry MMS-a, ponieważ usuwa metale. No to jest tak naprawdę głębokie utlenianie. To jest utleniacz. Złoty MMS. To jest po prostu wyższej jakości MMS. Drodzy pranowicze, uczestnicy, jeżeli potrzebujecie dostęp do dobrego, złotego MMS-a, napisz do mnie w e-mailu prana@marcinwam.com. Jeżeli mogę pomóc, to pomogę. Kolejna sprawa. Lewatywki. Jeżeli nie robiłeś tego nigdy, zwłaszcza po tych świętach, przechodzimy przez festiwal zepsucia tak naprawdę. Obżarstwo, pijaństwo, to jest głupie, to jest biznes, to jest marketing. Jeżeli nie potrafisz przejść tego lekko, pięknie, znieś sobie trochę fajnej, żywej żywności, odrobinę i wejdź na spacer. Wrócisz, chce ci się, to będzie wszystko czekało na ciebie. Jeżeli musisz sobie trochę wypić, weź sobie ekologiczne wino, czyste, ekologiczne piwo, troszeczkę nalewki, troszeczkę, jakiejś zdrowej, fajnej. Po co wydawać gigantyczną ilość pieniędzy na masę śmieci? Wydaj trochę pieniędzy na diamenty. Jesteś warty najlepszego, co jest możliwe. Jeżeli jesteś biedny, to masz szczęście, ponieważ liczysz, wybierasz, szukasz. Działkowicze, rolnicy, ryneczki i tak dalej. Jesteś 2-3 kroki przed większością ludzi żyjących w mieście. Także się o to nie martw. Kolejna rzecz. Spróbuj zmniejszyć tą porcję. Spróbuj jeść każdego dnia godzinę później i ostatni posiłek godzinę wcześniej. Zrób sobie taki eksperyment. Spotkasz się około 3, zaczynasz o 8, kończysz o 20, więcej nie jesz. Następnego dnia 9, 19, 10, 18. Dobrze? Jeżeli ci się robi trudniej, potrzymaj się w tym starym jakby. Tak i tak, 2-3 dni i znowu się zbliżamy do jednego miejsca. Zobaczysz magię twojego ciała. Jeżeli dobrze się odżywisz, jeżeli się nawodnisz, zaczyna się magia. Post. Jak to dziwnie brzmi, post. Post często wyróżnia się, odczuwamy taki brak, prawda? Czas smuty. Może inaczej. 36 godzin. Obejrzyj to. Przetestuj to sobie. 2 tygodnie super fajnego, zdrowego odżywiania. Kończymy 36 godzin przerwy. Oddychamy, chodzimy, bawimy się, tańczymy. Ruch. Musi być ruch. Musi być ruch. Nie rób tego na siedząco w domu zamknięty. Jeżeli jesteś chory, wyjedź na balkon. Oddychaj żywym powietrzem. Chodź po żywej ziemi. Kolejny drobiazg, moi drodzy. To, co przyjmujesz, to widzisz. Odpuść sobie horrory, odpuść sobie dramaty. Odpuść sobie telewizję. Jeden materiał dziennie, z daleka, wybrany, pozytywny, podnoszący energię, radosny, śmieszny. Pośmiejmy się z bliskimi, pożartujmy sobie. Nie wchodźmy w ciężkie, mroczne energie. Będzie ci rewelacyjnie łatwo na inicjacji pranicznej, na którą przyjeżdżasz. Wybaczać, puszczać. A niech ma. Dobra, nikt nie mówi, że jesteś słaby, jesteś potężny, bo potrafisz wybaczyć, wypuścić. Odcinamy się od toksyczności, od toksycznych ludzi, od toksycznych miejsc, od toksycznych zdarzeń, od toksycznych myśli. Pojawia się, nie fajnie, ale zaraz, ty nie jesteś moja, ty nie jesteś moją myślą. Kto cię przysłał? Nie służysz mi. Odejdź, zmykaj, poszło. Wyciągnij ją na wierzch, zobacz i wypuść. To jest wspaniałe, to jest wspaniałe. Znajdź piękno w drobiazgach. Znajdź
piękno w najgorszych, popieprzonych ludziach, jakikolwiek poznałeś, doświadczasz. Przejrzyj się. Przyjrzyj się toksycznym, chorym, porypanym ludziom. Mają w sobie piękno. Często są zranieni. Często krzywdzą, ponieważ byli skrzywdzeni albo się boją. Znajdź piękno w nich. Nie musisz się z nimi łączyć, bratać. Odetnij, powiedz nie. Koniec. Zamknięta karta. Idziemy dalej. Oddychaj. Łącz się. Wychodź do dobrych ludzi. Szukaj dobrych ludzi. Bądź czuły dla zwierząt. Przytul drzewko. Zobacz to. To jest śmieszne, prawda? Przetestuj to. Przetestuj. Zobacz tydzień, dwa. Co to jest? Co to jest? Potem się śmiej. Potem możesz mówić, aha, sprawdzałem. Nie sądzę, mój drogi człowieku, że tak się wydarzy. Zaczniesz kwitnąć. Pływanie w zimnym morzu. No tutaj jest 13-14 stopni. Nie jest takie zimne. Jest fajnie tak naprawdę. Więc jeżeli masz możliwość 9 stopni, super. 5-10 minut morsowania, rewelacja. No tutaj nie nazwę tego morsowaniem, dlatego sobie trochę popływam, poskaczę, powygłupiam się, wychodzę. Wow! Kolejna rzecz. Co chcesz doświadczyć? Co chcesz przeżyć na inicjacji pranicznej? Z czym przychodzisz, mój drogi człowieku? Co chcesz wyczyścić, naprawić, podkręcić? Zdefiniuj się i wiedz, że to dostaniesz. Wiedz, że to doświadczysz, ale zdefiniuj to. Niech wszechświat wie. Ja chcę się odrodzić, ja chcę się wzmocnić, ja chcę czuć piękno, ja chcę być szczęśliwy, ja chcę doświadczyć niebywałych rzeczy. Masz gwarantowane, ale tylko powiedz. Niech wszechświat już sobie zapisze, co ma tobie dostarczyć. Dobrze? Zobaczymy się za parę tygodni. Nie mogę się doczekać. Dostaniesz PDF-a, co przygotować na Fuerteventurę. Dostaniesz materiały, mniej więcej, co zabrać, co gdzie znaleźć. Macie komunikator, prawda? Spotkaliśmy się wszyscy w jednej przestrzeni. Już jest pierwsza komunikacja. Trochę przed czasem, bo niektórzy już nie mogli się doczekać. Cieszę się z tego, cieszę się, ale ja nie mam czasu 2-3 miesiące przed inicjacją prowadzić jakichś dialogów. Chętnie rozmawiam z ludźmi, ale niestety mam bardzo ograniczoną przestrzeń i jest kolejka. Ja muszę jakoś przeskakiwać z boksa do boksa. Moi drodzy, witajcie w waszym odrodzeniu. Obejrzyjcie moje filmiki na kanale YouTube Marcin Wam albo na stronie marcinwam.com i jest zakładka Marcin Wam, Polechicki i tam parę jeszcze innych. Dobrze? Prana Wam, prosta informacja, następna inicjacja. Teraz mamy Fuerteventura styczeń, tradycyjnie. Potem kwiecień, Costa Brava, później mamy Majorkę. Jest plan z Nową Zelandią. Muszę się dowiedzieć, kto jest gotów przyjechać na 2 tygodnie inicjacji pranicznej. Ja będę tam między 3 a 6 miesięcy. Mam nadzieję, nic nie jest gwarantowane, dużo rzeczy się dzieje, prawda? Ale podnosimy swoją energię, podnosimy pozytywizm, oczyszczamy się, uwalniamy ze wszystkiego, oddychamy, poznajemy wspaniałych ludzi, zapraszamy ich do naszego życia. Chciałbym, żebyście przyszli do mojego życia, bo jesteście cudownymi istotami. Kocham was wszystkich bardzo. Chcę dzielić się wszystkim, co wiem, co potrafię. Chcę nauczyć was tego w taki sposób, żebyście mogli przekazać to dalej. To jest dar dla was, dla waszych bliskich, waszych rodzin. Niech wam służy, niech wam niesie dobro. Wzrastajcie, wspierajcie moją pracę, żebym mógł tego robić więcej, częściej. Zobaczcie, to wszystko działa, jest piękne. Kiedy pojawi się ciężki czas, kiedy pojawi się kryzys, głód, stres, zagrożenie, odstawiamy jedzenie, może go nie ma, oddychamy, mamy dobre buty, dobre wszystko, fajną, zgraną paczkę, fajną rodzinę, świadomych, obudzonych ludzi, z którymi się uzupełniamy, uczymy i idziemy w podróż odkryć świat dobry, czuły dla nas. Bądźmy dobrzy, bądźmy czuli i bądźmy gotowi. Jeżeli nastąpi coś, a ty nie jesteś przygotowany, to jest jak taki liść,
na rzece górskiej. Będzie cię miotać we wszystkie możliwe sposoby, rozbijać o to i o to i o to. Kiedy napełnisz się wiedzą, kiedy otworzysz swoje potencjały, bardzo szybko odkryjesz. Słyszysz drzewa, słyszysz góry, rozumiesz zwierzęta, znaki, wiesz dokąd iść, wiesz z czego czerpać. Ta woda? Nie. Ta nie. Tutaj? Tak. Ta roślina? Tak. To wszystko jest w was, jest w środku. Kiedy zdejmiecie zasłonę tak zwanej cywilizacji, patologii tej cywilizacji, kiedy wrócimy do korzeni naszego istnienia, naszego stworzenia, nad tobą jest wszystkość, pod tobą jest wszystkość. Ty jesteś wszystkością. Rozumiesz to? Jesteś początkiem i końcem doświadczenia. Wejdź w kreację. Nauczymy się dużo bardzo ciekawych rzeczy na inicjacji pranicznej i nakłaniam was do praktykowania. Praktykujemy, praktykujemy. Utrzymuję długi kontakt z grupami, przynajmniej przez parę miesięcy. Bardzo się cieszę, że wzrastacie, budzicie się, otwieracie się, otwierają się nowe możliwości. Dlaczego? Bo jesteś czysty. Dotknąłeś czegoś, co było w tobie i teraz już masz świadomość swojej mocy, swojej siły. Tego się nie da odebrać. Oj, nie da. Kiedy chorujesz, wiesz, co robić. Czujesz. Czujesz, co zrobić. Moi drodzy, serdeczności. Wszystkie moje materiały, które teraz widzisz, to są tysiące godzin pracy i ofiaruję je tobie dla twojego wyższego dobra. I cieszę się, że ci to służy. I cieszę się, że odkrywasz nowe rzeczy, że się dzielisz, wymieniasz. I mam nadzieję, że każdy z was przyprowadzi ze sobą 100 osób, które poprowadził, które się przebudziły, które odkryły to. Stańcie się kreatorami, swoimi mistrzami. To, co doświadczysz, to, co odkryjesz, jest twoim darem na wieczność i darem dla twoich dzieci, przyjaciół, rodziny. Serdeczności jeszcze raz. Pozdrawiam ciebie. Cześć. Do zobaczenia.